Jesteśmy, moi drodzy, w nowym miejscu. Gry i konsole, sprzedaż z Kuby Wymiana. To jest lokalizacja znana. Wchodzimy. Więc, moi drodzy, to jest akurat lokalizacja znana, jeżeli chodzi o retromapę Warszawy. Rzućcie okiem, jeżeli chodzi o towar. Tak pobieżnie chociaż. Środka. Tutaj się już z panem znamy, więc nas puści. Dzień dobry, dzień dobry. Tego pana mogą państwo też kojarzyć. Człowiek zajęty. I bardzo dobrze, aby tak było jak najczęściej. Ja się tutaj obracam w kąciku pełnym retro, zarówno jeżeli chodzi o PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, ale również nintendowe akcenty w postaci GameCube'a. Tak więc to jest kiosk z grami, który możecie kojarzyć. Tutaj akurat nie ma tej nazwy na szyldzie, natomiast jak najbardziej to jest ta firma i to jest ta sama kompetencja, na pewno kojarzona przez osoby, które bywają w Warszawie i które starają się swoją kolekcję retro powiększać. Ja tutaj też już wielokrotnie dogadywałem bardzo wiele rozmaitych wymian, głównie barterowych, chociaż zdarzało się też inne. Warto zwrócić uwagę również na to, co mamy na górze, czego mogłem nie uchwycić na samym początku, czyli mnóstwo boksowych konsol retro. Bardzo porządne rzeczy. Szybki przelot. I moi drodzy, no tutaj rzeczywiście widać jeszcze, że mimo tego, że lokal jest większy zdecydowanie w stosunku do tego, co było wcześniej, to i tak jeszcze niektóre gry nie są w stanie być wystawione. Tak dużo tutaj jest tego towaru, w związku z tym warto tutaj spędzić co więcej czasu, porozmawiać z właścicielem, który w tym wypadku jest też przy okazji sprzedawcą, bo możemy liczyć na dużą kompetencję i naprawdę duży wybór przedmiotów. To jest miejsce przynajmniej dwu lub trzykrotnie nawet większe, jeżeli chodzi o możliwości ekspozycyjne tego, co było wcześniej. W związku z tym zdecydowanie polecam się tutaj pojawić. Jesteśmy tutaj w okolicach Ursusa, dokładnie jesteśmy na Ursusie. W związku z tym nic, tylko przybywać, kupować, wymieniać, pytać. Bardzo porządne miejsce. Trzymajcie się i do zobaczenia w Retrowizji. Na razie. Hej.